No dobrze, zacznijmy od rozgrzewki. Pogimnastykujemy nieco oczy. Masz 7 sekund na każdy obrazek. Te dziewczyny wyglądają jak identyczne bliźniaczki. Odróżnia je jednak jeden drobny szczegół. Potrafisz go wskazać? Tylko jedna z nich ma uroczo zaczerwieniane policzki. Przepiękne wzory. Oba zestawy są takie same, czy może nie? Jedno jajko na drugim obrazku nie ma jednego paska. Jestem pewien, że to wyłapałeś. Wszyscy na pokład. Statek zaraz ruszy z portu. Czy możesz powiedzieć, co tu jest nie tak? Wyjście z doku jest za wąskie dla statku tego rozmiaru. W zasadzie dla jakiegokolwiek statku. Cóż za spektakularny zachód słońca. Czy wszystko na tym obrazku wygląda jak należy? Kolory są idealne, tylko słońce rzadko zachodzi o drugiej godzinie. Ta para musi doskonale się bawić na plaży, tylko że coś tu nie gra. Widzisz to? No cóż, dwa księżyce na niebie to trochę przesada. Zjadłbyś te winogrona, czy coś budzi twój niepokój? To muszą być jakieś bardzo egzotyczne winogrona, skoro mają liście paproci. Ruchliwy dzień na drodze, ale nie wszystko się tu zgadza. Widzisz, co jest nie tak? Wygląda na to, że z prawego pasa nie da się skręcić w prawo. W takim razie po co tutaj ten znak? W biurze człowiek ma zawsze pełne ręce roboty. Nic dziwnego, że czasem coś się może pomieszać. Czy widzisz, co jest nie tak? Nigdy nie planuj nic na 31 czerwca. Ten miesiąc ma tylko 30 dni. Serio? Pora na mini safari. Czy potrafisz wskazać żabę w tym gąszczu? Tutaj się schowała. Ktoś zauważył orła w okolicy. Czy potrafisz go namierzyć? Świetna robota! Twojej koleżance uciekł kot. Czy możesz pomóc sprowadzić mruczka do domu? Hurra! Właśnie uratowałeś kicie! Ponoć na tej łące wyleguje się wąż. Możesz go wskazać, zanim zrobi się niebezpiecznie? Świetnie! Z akwarium uciekła żabka. Potrafisz ją odnaleźć? Tak, tam się chowa. Ktoś tu się doskonale bawi. Potrafisz powiedzieć, czym różnią się od siebie te obrazki? Łatwizna. Woda wzywa. Wskaż 5 różnic na tych dwóch obrazkach. Wow, ja prawie nie zauważyłem tej chmury. Potrzebujesz nieco witamin, żeby kontynuować. Te dwa zestawy owoców wyglądają identycznie, ale czy na pewno? Wszystko jest tak samo, tylko jabłka się różnią. Gotowi na lot balonem? Startujemy, gdy tylko wskażesz 5 różnic między obrazkami. Idealnie! No to do lotu!
Tyle smakowitości na jednym obrazku. Jedna z babeczek różni się od innych. Widzisz, która? To było proste. Gdyby ci wszyscy artyści zebrali się do wspólnej pracy, mogliby pewnie pomalować cały świat. Wszyscy są tacy sami, poza jednym. Dokładnie. Pora rzucić kości. Wygrywa ta, która różni się od innych. Widzisz? Tak, masz szczęście. Dwie wyprawy drogowe nigdy nie będą takie same, nawet jeśli jedziesz tą samą drogą. Znajdź 5 dowodów na obrazku. Cień był podchwytliwy. To musiał być niezły dowcip. Lol. Czy widzisz inną emotkę? Tak, to ten jegomość tutaj. Słońce świeci i zapowiada się piękny dzień. Znajdź 5 różnic między obrazkami, a może zaświeci też dla ciebie. Diabeł tkwi w szczegółach. O, chyba nie idzie tak jak powinno. Poza tym mamy 5 innych elementów odróżniających obrazki. Jesteś w stanie je wskazać? Kółka, trawa, opaska... A, teraz widzę. Plażowanie. I znów, pierwszy obrazek różni się od drugiego na 5 sposobów. Wow, tu naprawdę potrzebne jest sokole oko. A teraz pora na nieco złudzeń optycznych. Zapamiętaj, co najpierw rzuci ci się w oczy, a dowiesz się o sobie wielu rzeczy. Jeśli najpierw rzuciły ci się w oczy 2 krokodyle, starasz się zawsze mieć wszystko pod kontrolą i chcesz być za wszystko odpowiedzialny. Jeśli natomiast na pierwszy plan wysunął się ptak, jesteś niezwykle towarzyski i przyjacielski, a w każdej sytuacji próbujesz osiągnąć kompromis. Tu wydaje się bardzo spokojnie, ale czy faktycznie? Jeśli widzisz tu tylko zielony krajobraz, jesteś realistą, który stara się racjonalnie rozwiązywać wszelkie problemy. Jeśli natomiast dostrzegłeś węża, kilka małp, krokodyla i inne dzikie zwierzęta, najprawdopodobniej jesteś typem artysty. Zwracasz dużą uwagę na szczegóły. A co widzisz na tym obrazku? Czy najpierw zauważyłeś 2 wiewiórki? Znaczy, że jesteś wspaniałym przyjacielem i wprost nie wyobrażasz sobie życia bez towarzystwa innych. Jeśli natomiast twoim zdaniem obrazek przedstawia twarz młodej kobiety, nigdy nie czujesz się samotny, nawet w pojedynkę. Doceniasz też od czasu do czasu ciszę. Masz kolejne 7 sekund na następny obrazek. Jeśli widzisz tu wyraźnie mężczyzn na koniach, jesteś aktywny, zdecydowany i gdy wiesz, czego chcesz, nic cię nie może powstrzymać. Z drugiej strony, jeśli widzisz twarz starszej kobiety, lubisz 2 razy się zastanowić, zanim coś zrobisz i zawsze rozważasz wszystkie możliwe konsekwencje. A ten tutaj? Widzisz pokój pełen ludzi? W takim razie najprawdopodobniej lubisz być w centrum uwagi. Występowanie na scenie nie stanowi dla ciebie najmniejszego problemu. Jeśli widzisz twarz w oknie, najlepiej czujesz się, gdy oczy gapiów zwrócone są w inną stronę. Lubisz pomagać innym i potrafisz autentycznie cieszyć się z ich sukcesów. Pora na kolejny.
Jeśli widzisz tu tylko krowę, jesteś niezawodny, twardo stąpasz po ziemi i przy każdym zadaniu zawsze dajesz z siebie wszystko. Jeśli natomiast zauważyłeś też mapę świata, nie boisz się próbować nowych rzeczy i uwielbiasz podróżować. Powodzenia! Twoje 7 sekund startuje teraz! Jeśli widzisz niedźwiedzia polarnego, musisz mieć naprawdę bogatą wyobraźnię. Często wolisz zostawać w swoim własnym świecie marzeń, bo sprawdza się dla ciebie lepiej niż rzeczywistość. Jeśli najpierw dostrzegłeś pomalowane dłonie, akceptujesz rzeczy takimi, jakimi są i starasz się wyciągać z każdej sytuacji to, co najlepsze. Okej, przyjrzyj się temu obrazkowi uważnie. Jeśli ten obrazek przypomina ci łabędzia, logika to twoje drugie imię. Widzisz rzeczy takimi, jakimi są i potrafisz rozwiązać każdy problem. Jeśli jest to raczej wiewiórka, nigdy się nie zatrzymujesz i stawiasz sobie kolejne cele. Jeśli popełniasz błędy, nie pozwalasz, by cię zatrzymały. Uczysz się na nich i przesz dalej. A co widzisz tutaj? Jeśli w pierwszej kolejności twoją uwagę przyciągnęły korzenie, najprawdopodobniej masz wiele do powiedzenia, ale dzielisz się tym tylko z najbliższymi przyjaciółmi. Ważny jest dla ciebie również czas spędzony z samym sobą. Jeśli jako pierwsze zauważyłeś usta, szybko nawiązujesz kontakty i przyjaźnie. Jesteś uparty w dobrym tego słowa znaczeniu. Kiedy coś cię pasjonuje, nic nie jest w stanie cię powstrzymać. Natomiast jeśli to drzewa od razu rzuciły ci się w oczy, jesteś tym, do którego wszyscy przychodzą po radę. Potrzebujesz trochę czasu, by oswoić się z drugą osobą, ale potem jesteś wspaniałym przyjacielem. Czy widzisz to, co ja? Jeśli widzisz tu tańczącą parę, jesteś w zgodnym związku lub lada moment poznasz swoją drugą połówkę. Postrzegasz miłość jako partnerstwo. Jeśli są to dwa drzewa, miłość oznacza dla ciebie pokonywanie przeszkód. Nie lubisz działać impulsywnie i to ci służy. Jeśli natomiast wyraźnie widzisz tutaj mężczyznę z wąsami, prawdopodobnie czujesz, że najlepiej ci teraz w pojedynkę. Nie spiesz się, odkrywaj siebie, a jeśli jest ci pisany związek, wszystko potoczy się tak, jak powinno. Powodzenia!